Dobrze Was widzieć w ten piękny dzień. Ja sobie chilluję z kotkami, które się grzeją na mnie, jak to kotki. Czytam sobie książeczkę odpoczywam po porannym obrządku. Ten film jest o pierwszej w tym roku zrobionej przeze mnie sałatce superfoodowej. Bo wegetacja powolutku rusza i pojawiają się młode roślinki. I te roślinki mają mnóstwo, zielone roślinki, mają mnóstwo witaminy C. A w dobie strasznej paniki koronawirusowej, wzmacnianie odporności i swojego ciała, właśnie witaminą C, jest bardzo ważne. Także zapraszam do jedzenia chwastów i do obejrzenia filmiku o mojej pierwszej superfoodowej sałatce w tym roku. Dzisiaj ruszam w terenik sobie na piechotkę, zobaczyć jak nam się budzi wiosenka i zamierzam nazbierać troszeczkę superfood, co by witaminką C odporność swoją podwyższyć. Malin bardzo się cieszy z tego powodu. Podagrycznik powoli się wyłania, jest malutki bardzo, ale ja zbieram. Zawsze to troszkę dobrych substancji dla organizmu. Maleńki bardzo, ale zawsze parę gałązeczek do sałateczki będzie. Oj, kocze, jeszcze tu się wywalił. A tutaj proszczyk kurdybanek. Proszę bardzo, już mamy bluszczyk. Zerwę sobie trochę może na herbatkę. O proszę, tu mamy najzdrowszą roślinkę na świecie, czyli pokrzywę. Młodziusieńka, pyszna będzie. I naprawdę mnóstwo dostarczę sobie dzięki temu witamin. O, i rukiew widzę, już jest rukiew. Ale maleńka, to jest rukiew, to. Ach. Możemy troszkę wziąć jeszcze do pokrzywka. O tak. No to taki manienki ostrożeń warzywny. Malin, uciekaj mi stąd. Maleńki. Jeszcze placków z niego nie zrobię, ale... Ale zawsze do sałatki. No, słuchajcie. To jest witamina C na samym początku, a wiadomo, prawda, powtórzę to jeszcze raz, witamina C odpornościowa. Marin mi pomaga. O, tutaj mam taką piękną kępkę rukiew. Rukiew, a w niej bluszczyk kurdybanek. To jest bluszczyk, a to jest rukiew. A Marin też się pożywia witaminką C. A co wy myślicie? Parę stokroteczek też uszczknę. Idź stąd, Marin! Nie depcz mi po moim obiedzie. Tak dla ozdoby. Oczywiście. Ale i dla smaku. Proszę, tu znalazłam takie spore poletko gwiazdnicy. Także sobie tej gwiazdnicy też nazbieram. Mięsista, ładna. Zbieram. A tu jeszcze ładniejsze. I to kwitnie już. O proszę, a tu kobieca roślinka. Koniczyna już też rośnie. Biorę. A proszę, mniszek udało mi się też znaleźć. Malin, odejdź, to nie dla ciebie. Także bierzemy.
chusteczki, mniszka. I koszyczek, koszynio, koszynio pełen. Idę do domu. Wszystkie składniki, które zebrałam, mojej superfood, umyłam dokładnie i porwałam w rączkach. Dodałam do tego to, co tam miałam w lodówce, czyli troszkę papryki, troszkę zielonego ogórka, jabłko, które podobno jako jedyne można dodawać do warzyw. Jeszcze tam miałam jakąś rzodkieweczkę. Polewam troszeczkę olejem lnianym. Troszeczkę jeszcze dodam soli. O, tutaj mi koty pomagają mocno. Troszkę soli. I zaraz będę pożerać. Jeżeli podobał Wam się film, to oczywiście proszę Was o subskrypcję mojego kanału, o łapki w górę i polecanie tego kanału innym. Mam nadzieję, że zrobicie sobie taką sałatkę i będzie Wam smakowała. Do usłyszenia i zobaczenia.